Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prezentuje wideo informator inwestora giełdowego ETF – Exchange Traded Fund. Czym jest ETF? Angielska nazwa Exchange Traded Fund tłumaczona jest najczęściej jako fundusz notowany na giełdzie. ETF jest funduszem inwestycyjnym, czyli gromadzi środki inwestorów i kupuje dla nich określone instrumenty finansowe. W co inwestują fundusze ETF? Celem większości ETF-ów jest odwzorowanie wybranego indeksu. Co to znaczy? Fundusz jest tak zarządzany, aby bieżąca wartość jego aktywów była jak najdokładniej zbliżona do wartości danego indeksu. Zmiany cen danego ETF-u będą więc wprost proporcjonalne do zmian wartości indeksu, a ich wykresy są niemal identyczne. Co to oznacza w praktyce? W uproszczeniu, inwestycja w fundusz ETF jest inwestycją w dany indeks, czyli we wszystkie spółki wchodzące w skład tego indeksu. Przejdźmy od razu do przykładu. Na GPW dostępny jest ETF Beta M40TR, oparty na indeksie MWIG40TR. Kupienie jednostek tego ETF-u jest analogiczne do zakupu koszyka spółek ujętych w indeksie MWIG40TR. Ale wykonujemy to w jednej tylko transakcji. Jakie uzyskujemy korzyści? Jest to oczywiście o wiele wygodniejsze i tańsze. Po pierwsze, zamiast kupować oddzielnie akcje 40 różnych spółek, robimy to w jednej transakcji. Po drugie, zamiast płacić za dokonanie 40 transakcji, płacimy tylko za jedną. Dodatkowo uzyskujemy wbudowaną niejako w ETF dywersyfikację inwestycji. Jednocześnie inwestycja ta jest czytelna i łatwa do analizy, gdyż indeksy są szeroko omawiane i analizowane. Na GPW dostępne są także ETF-y odzwierciedlające indeksy zagraniczne. Jako przykład weźmy ETF SP500, który jest odpowiednikiem indeksu S&P 500 z giełdy w Nowym Jorku. Kupując ten fundusz, inwestujemy we wszystkie 500 spółek indeksu S&P 500. Co dla indywidualnego inwestora byłoby niemal niemożliwe. Taka inwestycja jest poszukiwaną przez większość inwestorów szeroką dywersyfikacją, również geograficzną. Dzięki ETF-om możemy więc zainwestować w koszyki indeksowe najlepszych spółek zagranicznych z giełdy w Nowym Jorku czy Frankfurcie, czyli w gospodarkę Stanów Zjednoczonych lub Niemiec. Ale to jeszcze nie wszystko. Powróćmy do samej nazwy. Fundusz ETF to fundusz notowany na giełdzie. Obrót giełdowy certyfikatami danego funduszu ETF pozwala wygodnie i szybko kupić lub sprzedać ETF-y w trakcie sesji giełdowej. I to zawsze po aktualnej cenie, gdyż są na bieżąco wycenione. Przy ETF-ach obowiązuje też oczywiście pełna transparentność i bezpieczeństwo transakcji giełdowych. Przejdźmy teraz do kolejnej ogromnej zalety ETF-ów, czyli niskich kosztów. Odwzorowywanie wartości indeksu jest zarządzaniem pasywnym, gdyż celem funduszu nie jest pobicie indeksu, a tylko jego odwzorowanie. Jest to znacząco łatwiejsze i tańsze. W związku z tym wszystkie opłaty związane z inwestycją w ETF są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku większości innych funduszy. Natomiast obowiązuje prowizja maklerska. Niskie koszty to ciągle nie wszystko. Kolejną dobrą informacją jest to, iż wycena większości funduszy ETF uwzględnia także dywidendę związaną z akcjami z koszyka indeksowego, co jest dodatkową korzyścią dla inwestora, bez żadnych dodatkowych działań z jego strony. Ważne jest również to, iż indeksy, na których oparte są ETF-y dostępne na GPW, to przecież grupy najlepszych spółek giełdowych według kryteriów danego indeksu. Długoterminowo na rynkach rozwiniętych inwestycja w indeksy daje wyższe stopy zwrotu niż obligacje lub lokaty, choć trzeba zawsze pamiętać o ryzyku rynkowym. Dla kogo są ETF-y? ETF-y stają się coraz bardziej znanym i popularnym produktem inwestycyjnym. Są szeroko wykorzystywane zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Przyjmuje się, iż są bardziej odpowiednie dla inwestycji długoterminowych, ale można też realizować na nich inne cele inwestycyjne. ETF-y notowane na GPW
można kupować w ramach rachunków IKE i IKZE. To tylko podstawowe informacje o ETF-ach. Zachęcamy do rozszerzenia wiedzy na ich temat i wzięcia ich pod uwagę w strategiach inwestycyjnych. Zawsze pamiętaj, że inwestycje to ryzyko. Indeksowe ETF-y odzwierciedlają koniunkturę na rynku akcji. Ta zaś może się nieustannie zmieniać. Więcej informacji znajdziesz na www.gpw.pl oraz na stronach giełdatoproste.pl.